Ocenę grać im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Cześć ich pamięci. Jesteśmy w Kielcach po raz 29 po wojnie. Kontynuujemy tradycję przedwojennych marszów, kiedy to wyruszały one z Krakowa do Kielc trasą marszałka Piłsudskiego, wówczas z grupą Szczelców, którzy rozpoczęli bój o niepodległość Polski. Po wojnie te marsze wznowiono w 1981 roku i kontynuujemy je do dziś. Dziś dominuje tu młodzież szczelecka, żołnierze, ale także cały czas jest z nami grupa wiernych cywilów, którzy ten marsz reaktywowali w roku 1981 staraniem Solidarności Małopolskiej Świętokrzyskiej. Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym. Przy tej kapliczce, zabytkowej kapliczce w Górce Najświętszej Marii Panny w roku 1914, 95 lat temu, raport o zajęciu miasta przez strzelców Józefa Piłsudskiego złożył Czesław Bankiewicz, pseudonim Skał. Roku pierwsza kompania kadrowa wkroczyła do Kielc. Była to pierwsza formacja od czasów powstania styczniowego, formacja, która miała polskie orły i polskie sztandary. Kielce stały się wtedy pierwszą stolicą odradzającej się Rzeczpospolitej. Młodzi strzelcy, 144 dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, poszli wtedy czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. W przyszłym roku będziemy maszerować już po raz 30 po wojnie. Chcemy pokazywać na co dzień, że patriotyzm nie musi być cierpieniem, że patriotyzm jest przygodą z ojczyzną. Rada Miasta Kielce obdarzyła mnie swoim honorowym obywatelstwem. To zaszczytne wyróżnienie przyjmuję z wdzięcznością jako wyraz uznania dla wszystkich Polaków, którzy w wyniku II wojny światowej pozostali poza krajem na znak protestu przeciwko traktatom jałtańskim, podającym Polskę wyłączną zależność od Związku Sowieckiego. Dzięki działaniom Józefa Piłsudskiego to właśnie tu tworzyły się zalążki przyszłego państwa polskiego. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że pan prezydent stał się obywatelem miasta Legionów. Miasta, w którym osoba marszałka Józefa Piłsudskiego, również honorowego obywatela Kielc, jest dobrze znana i czczona. Wreszcie miasta, które jest dumne ze swojej przeszłości i w którym mieszkają wspaniali ludzie.